Cześć dzieciaki, bardzo serdecznie Was witamy. Specjalne tutaj rzecz, specjalna kuchenna rzecz na Wielki Czwartek. Piękna. Mam tutaj przygotowane, moi drodzy, tylko 4 składniki. Uwaga, tylko 4 składniki. Super prosta historia. Ciekawy jestem, czy jak będę robił w trakcie, to się połapiecie, co robimy. Ja spróbuję. Dobrze, pierwsza rzecz. Mamy tutaj 200 ml wody. Dosypujemy do tego tak... Sól. Sól, taką powiedzmy, że płaską łyżeczkę soli. Tyle małą soli. Łyżeczkę. No, małą łyżeczkę. Możemy też to od razu zamieszać, żeby się nam sól rozpuściła. Jeszcze chwilę mieszamy. Czy ciocia Inga już widzi, czy się sól rozpuściła, czy jeszcze się nie rozpuściła? Już. Super. To wlewamy naszą sól do miski, w której będziemy wyrabiać nasze ciasto. O, już coś ojciec Jacek zdradził, że to będzie jakieś ciasto. To będzie jakieś ciasto. Sól odkładamy, bo też już nam się nie przyda. I teraz powoli dosypujemy mąki. Może ja poproszę ciocię Ingę. Ja będę mieszał, a ty tak, o, właśnie w ten po trochu dosypuj mąki. I to wszystko, tak? Czyli ile mąki ma być? Wszystka, która tutaj jest. Tej mąki jest 400 gramów. Bo proporcja jest taka, żeby było 2 razy więcej mąki niż wody, jeśli chodzi o gramaturę, czyli o ciężar. No nie? Czyli było 200 gram wody, to 400, 400 gramów mąki. Stop. Nie, teraz dolejemy sobie jeszcze tutaj łyżkę oliwy. To najlepiej, gdybyście mieli oliwę z oliwek, ale jeśli nie, to może być na przykład olej słonecznikowy albo olej rzepakowy. Ale najlepsza będzie oliwa z oliwek. Już się super. Robi takie ciasto. No i dodawa jeszcze dalej. I już możesz wsypać wszystko. Dobrze. Dobra. I teraz najpierw sobie wyrabiamy to, moi drodzy. Wszystko sobie wyrabiamy tutaj w takiej misce. O, jak widzicie, ta cała mąka nam się. Tak, na Wielki Czwartek. Patrzcie, jak super. Widzicie, to jest idealna proporcja. Idealna proporcja odchodzi od miski. I teraz będzie tak zwana brudna robota. Czyli trzeba będzie w to nasze ciasto zanurzyć ręce. Ja to tutaj odłożę. Ciociu Inga, bym cię poprosił jeszcze, żebyś z szafki wyjęła jeszcze trochę mąki. Z szafki, która tak, jest na pierwsza pewno tutaj. Blisko. No. Tu, na przykład. Nie, z góry, górna z góry, szafka. O. Z góry tu. Tak, bo widać, że to jeszcze trochę mąki tutaj, wiesz co, bo widzę, że trochę za rzadkie nam to ciasto wyszło. Jeszcze weź taką łychę tej mąki. Taką? No i tutaj mi jeszcze podsyp. O, super. Jak to dobrze jest w kuchni pomagać, więc pomagajcie mamusi i tatusiowi. O, widzicie, wystarczyło tylko trochę tej mąki, już to ciasto się zrobiło takie. Jak właśnie takie, jak ma być. No. O, i ja teraz zrobię tak, trochę sobie wysypię jeszcze na stół tej mąki. I urabiamy. Tak, i troszkę jeszcze potrzeba to ciasto tak urobić. I to jest bardzo prosta czynność. Zagniatamy tak, jak umiemy. Tak jak umiemy, tak będzie najlepiej. Ciekawe, jak ja bym umiała, ale na szczęście na razie ja tylko tak patrzę i się uczę. Widać, że ojciec Jacek już nie jedno takie ciasto zrobił. No. Widać. Taki fachowy gniot, że tak powiem. Fachowy ugniot. Zagniot. Przygniot. Albo podgniot. Nie. Ale zagniot tak. O. Patrzcie, jakie się robi fajne, ale elastyczne. Piękne. Dobrze, jeszcze poproszę odrobinę mąki tutaj na ten nasz bardzo. Blat. Na nasz blat. Tutaj? Tak. Super, wystarczy. Trochę, bo to wyczuwa się, jak się ciasto jest takie zbyt wilgotne. Kiedy je naciskamy, patrzcie, ja tutaj wam pokażę teraz. O, jak je naciskam. A, już się zrobiło dobre. Tak? Już nie pokażę, no. Bo to jest właśnie takie są momenty, kiedy ono... Ale robi się za rzadkie i to wyczuwa się w rękach. O, widzicie, jak się elegancko. I ono się takie robi, że się w ogóle nie przykleja do rąk. I to jest właśnie dobry. Idealne wtedy. To jest dobry kierunek. Takie ma być ciasto.
to, które tutaj robimy. Chcę zauważyć, to jest ważna rzecz, jak z rodzicami będziecie robić to ciasto, które zaraz też wyjaśnimy, dlaczego, do czego ono jest, że to jest ciasto, którym nie ma drożdży. Mm-hmm. Nie było drożdży, więc to ciasto nam też nie wyrośnie. Tu jeszcze pozbieramy wszystko, co w tej miseczce było. Ono nam się, patrzcie, jak się tak wyrabia, to wszystko, co tutaj było, to nam się przykleja do ciasta i się zbiera. I ciasto jest takie, że w całą tą wszystką tą mąkę to ciasto nam zbiera. Paniałe. Dobra, jeszcze troszkę pozagniatam i będziemy musieli zostawić nasze ciasto na pół godziny, żeby, to się mówi, żeby ciasto odpoczęło. Żeby ciasto odpoczęło. Jakby miało drożdże, to by je się zostawiło, żeby urosło. Ale jak nie ma drożdży... Czyli ojciec Jacek się napracował, ale ciasto będzie odpoczywać. Ciasto będzie odpoczywać, tak. Gdzie to jest w kuchni? I gdzie je zostawiamy? W miseczce? W miseczkę je wrzucamy i dobrze jest tą miseczkę przykryć jeszcze jakąś ściereczką, najlepiej troszkę wilgotną, żeby ono sobie było takie właśnie... Nie no, ojcze Jacku, jestem pod wrażeniem, jakie fachowe ugnioty. Ta-dam. I to jest na razie tyle. Takie ciasto przykrywamy miseczką i zostawiamy na pół godziny. Cześć! Dzisiaj mamy ostatni element. W końcu. Mamy ostatni element naszej układanki. Zobaczcie, co to będzie dzisiaj. To jest właśnie ostatni, najważniejszy element naszej układanki. To jest Pan Jezus. Za chwilę go zrobimy. No, to będzie chyba trudne. Nie. Nie jest bardzo, bardzo łatwy ten Pan Jezus, naprawdę. No, nie wiem. Myślisz, że nie dasz rady? No nie. Nie, no. Na pewno Ci się uda. Więc co będzie nam potrzebne? Plastelinka. Właśnie tutaj trzeba będzie zużyć całą białą. Całą białą plastelinę. Właśnie. I właśnie teraz jeszcze, bo to będzie właśnie potrzebne na tutaj właśnie na ubranie Panu Jezusowi. I też jeżeli potrzebujemy też koloru cielistego. Ja mam cielisty kolor, taki. Ale ja nie miałem. Ale Ty nie miałeś i pokaż, z czego zrobiłeś ten kolor cielisty. Ja sobie kolor cielisty zrobiłem z żółtego, białego i różowego. I taki super Ci wyszedł, i taki, prawda? Właśnie, o widzisz. Taki nawet fajniejszy, powiem Ci, niż mój trochę, bo taki jaśniejszy. No troszeczkę fajniejszy. No. Ale dobra, no. Fajne Ci wyszedł, super. To jeszcze będą nam potrzebne takie dwie wykałaczki, żeby nam ten Pan Jezus się był taki stabilny. Czyli też jeszcze dwie wykałaczki. Tak, no, mamy dwie i wykałaczki. Co? I możemy się zabierać za pierwszy taki, pierwszą część tego naszego, naszego Pana Jezusa. Więc bierzemy, tak, bierzemy naszą plastelinę i musimy tak tyle gdzieś na rączki zostawić. A taki duży kawałek to musimy zrobić z tego tą naszą sukienkę. I ją tak trochę musimy sobie tak rozpłaszczyć ją. Albo najlepiej zrobić kulkę, bo wtedy będzie najłatwiej. No dobra, dobra. Musimy sobie ją rozgrzać. Tak, taką kulkę. O, właśnie. I wtedy możemy zrobić też tak, żeby była taka łezka długa. Wiesz, jak się taką łezkę robi? No właśnie, nie do końca. Tak trzeba zrobić. A, tak. Widzisz, czyli tak. Czyli tu kładziemy sobie, ja pokażę jeszcze raz kuleczkę. Aha. To wytłumaczymy jeszcze raz. Mamy kuleczkę, prawda? I tak tutaj, żeby nam właśnie powstała taka łezka. I już, taka? No tak, już jest lepiej. I teraz możemy sobie ją tak trochę spłaszczyć. Trochę spłaszczyć i żeby była taka wydłużona. Wydłużona. Mhm. Jest? Chyba węższa, co? Tak, może być też troszkę węższa, bo wiesz, co musimy teraz zrobić? Tą wykałaczkę wbić tak właśnie do środka. Jeżeli, zobaczcie, po prostu wbijam, wsuwam ją tak naprawdę. Jeżeli wam jest, ale to chyba lekko idzie, prawda? Lekko idzie. No i teraz możemy tak sobie, zobaczcie. Hop, siup. I tu ona już, jak nam gdzieś musi wyjdzie. Być cała schowana, ona w środku musi być? Tak, w środku, bo to jest taki, właśnie tu jest, że będzie nam stabilny ten Pan Jezus. Kręgosłup. Kręgosłup, tak. I zobacz, teraz nawet jak sobie tak ustawię, taki trójkąt tak naprawdę powinien być.
To chyba jeszcze musimy możesz sobie odbić. O, tak. No. No. I tak może wystawać, czy musimy. No to zaklej sobie tym plastelinką troszkę. Okej, dobra. No. Okej. Okay. Dobra. I z tej reszty białego to dzielimy na dwie kulki i robimy takie najpierw kulki, a później wałeczki na rączki. Taki jeden wałeczek i tak samo będzie drugi. Mamy dwa takie. Dobrze. I to zaraz później sobie to połączymy, tylko najpierw jeszcze zrobimy główkę zaraz. Mhm. Ty już będziesz miał rączki. O, takie wałeczki sobie ładne zrobimy. A stoi twój? Pokaż. No zobaczmy. O, stoi. Widzisz? I ta wykałaczka też tak... Stabilizować go. No, bo się nie złamie w połowie, prawda? Ekstra. Super. Super. To mamy, to teraz bierzemy właśnie naszą buzię. To musimy mieć też... Tutaj jeszcze musisz mieć oprócz na głowę, musisz mieć troszkę na rączki. Czyli to są na rączki, to potrzeba takie malutkie kuleczki. Zobaczcie, takie wystarczą. Takie dwie na rączki i takie dwie na nóżki też. Aha. Takie same? Tak, tak. No nóżki mogą być troszkę ewentualnie większe, no bo nóżki są chyba troszkę większe. No też nie? Mi się tak wydaje. Więc tu możemy sobie zostawić takie i później zrobić mniej więcej taką kulkę, zobaczcie, na główkę. Tak, żeby sobie przymierzyć. Jak mamy? Pokaż, u ciebie jest? Jest. Tak, tak. Troszkę sobie ją tak... Tak robimy, żeby ten kształt nie był takiego koło, tylko takie bardziej owalne właśnie, prawda? Gdzieś coś takiego. O, właśnie. Tak, tak, tak jak no, bo nie mamy przecież głowy okrągłej, pewnie. Prawda? Tylko trochę podłużną. No, rzeczywiście. No nie? Tak, więc... A, jeszcze musi być odrobinka, wiesz co, na nosek. Właśnie, to mogę ci pożyczyć swoje. Co, ja sobie tutaj troszeczkę tak minimalnie, o. Urwę z tego. No właśnie, nosek to taki malutki, taki możemy malutki. Sobie po prostu go tak zrobić taką łezkę. Taką łezkę i przykleić właśnie tutaj do naszej twarzy. Mamy. To oczywiście jeszcze odrobinkę, widzisz, jeszcze odrobinkę białego na, jeżeli nam możemy urwać nawet z rączek, bo nam zostało na przykład, odrobinki na dwa oczka, takie dwie małe kuleczki. Tak? Super. Zobaczcie, tutaj jedna kuleczka i druga kuleczka na oczko, drugie. Mamy już nosek, dwa oczka i oczywiście... No prawie. Udało się, super. Dobrze, możesz sobie też nosek przykleić, ale teraz właśnie... Tak, jeszcze też najpierw możemy... Też jeżeli chcemy włożyć tą naszą wykałaczkę, wiesz, do środka naszej główki. Dobra. Żeby nam się później nie... Nie, o, teraz można na początku. I później będziemy wsadzać tą wykałaczkę znowu tutaj, bo będziemy, stworzymy taki szkielet właśnie naszej. Spróbuj sobie tak, żeby się właśnie nie rozwaliło. Doszło ci tak do końca w miarę? Doszło mi do końca Dobrze. W miarę. No to mamy naszą tutaj konstrukcję główki. Musimy tutaj sobie zrobić nosek. Nosek, mamy oczka i... Na oczka dajemy czarne kółeczka. Albo chyba, że jakiś właśnie inny kolor chcecie. Chyba dam czarny. Będzie chyba najlepszy. Najbardziej. To są takie malutkie, malutkie kółeczka. To będzie największy kontrast. O, zobaczcie, takie małutko. I oczko jest. To by takie całkiem malutkie. No takie mini, mini, takie wiesz. Mini, mini. No właśnie. Takie bardzo, bardzo. O, zobaczcie. Jest. Dobrze. Udaje ci się? Prawie takie takie możesz, większe rączki. Jakoś czasem sobie pomóc z wykałaczką trochę tak zrobić. Takie... Ale już zobacz. Jest, o. Tak? O. Wow. I jeszcze troszeczkę. Jak się ma takie duże ręce, to nie jest takie proste, wiesz. Ale zobacz. Ale ci idzie świetnie. O, super. Jest. Super. No dobrze. Tak. Mamy. No to teraz. Zrobimy sobie całą główkę. Jeszcze nam brakuje. Możemy zrobić mały taki, taką buzię. To z czerwonego, taki delikatną małą buzię, bo ona i tak będzie zasłonięta. Zobaczcie, jak tutaj ma Pan Jezus.
właśnie przez brodę, przez wąsy takie właśnie. Zobacz, widzisz, ona jest tam taka malutka. Więc sobie możemy też taki malutki wziąć kawałek czerwonego i zrobić takie usta, zobaczcie. Pod naszym noskiem takie usta. Bo tu jeszcze musi się zmieścić właśnie broda i wąsy. Widzę, że rzeźbisz tutaj. Tak, staram się. Dobra. Jest. I teraz potrzebujemy usta. Takie delikatne, czerwone. Takie malutkie, one są naprawdę. Weźmiemy sobie malutki kawałeczek. O! I damy usta. I teraz broda i wąsy i włosy, czyli brązowe. O, super. Najpierw zrobimy sobie może właśnie wąsy. Takie tutaj to właśnie. Chyba będzie najtrudniejsze, czy nie? Nie, no najłatwiejsze, zobacz. One są proste. Trzeba zrobić właśnie tak, że bierzemy kawałeczek plastelinki, robimy taki wałeczek, z jednej strony zrobimy i z drugiej musi być on taki łaski z dwóch stron tak naprawdę. Dobra. Czyli taki, jak to by, ciocia Sylwia, pamiętam, taki rogal. Pamiętasz? Ona chyba jak z nią robiłam, to był właśnie taki rogal. I zawijamy to właśnie w taki półksiężyc taki, tak? Znaczy, tak? I musi nam się tutaj zmieścić. A jak jest? O, zobaczcie. Trochę jest za duży, ale się zmieści trochę. O. Możemy tak go przykleić. Zobaczcie. Usta przykryje, czy nie? No ja mam tutaj, mi tak wystaje kawałeczek, widzisz? Zobacz. Spróbujemy. Aha, tak może być, myślisz? Troszkę za duży. Trochę za duży. To nie szkodzi. Zaraz to naprawimy. Ja zobaczę, może też trochę mniejszy, wiesz? No właśnie, też mi się tak wydaje, że będzie troszkę mniejszy. Zrobimy troszkę mniejszy. I jeszcze mniejszy. I robimy łezki i rogala. Tak. O, i teraz zobaczcie, taki jest już lepszy. No, o, chyba jest lepszy. O, czekaj. Jeszcze i teraz zrobimy taką brodę właśnie, która będzie sięgała, tutaj zobaczcie, od właśnie tutaj tak jakby, od ucha tak naprawdę. Czyli właśnie tutaj taki zarost. Wałeczek. To musi być taki dłuższy wałeczek, taki dłuższy rogal właśnie. Dłuższy rogal, dobrze. Mamy taki dłuższy rogal i go przyklejamy tutaj od tej strony właśnie wąsów i tak tutaj. Widzimy? O, tak, no. Tak? Tak jest, no super. U mnie też tutaj widzisz, wystaje troszkę buzi, u ciebie też jest. Też wystaje. Super, dobrze. Jak możemy. To teraz ja jeszcze, zobaczcie, małe brwi takie brązowe, bo też mężczyźni mają takie brwi, widzisz? Takie wystarczy z małych takich kuleczek, pustekich, zrobić takie delikatne nad oczkiem brwi. To też będzie właśnie takie, zobaczcie, o. O, już jest tu, odwrócę w tą stronę wam. Super. I teraz zostały nam włosy. Włosy można zrobić w różny sposób. Ja tutaj zrobiłam takie właśnie z takich wałeczków, tak, z takich cieniutkich paseczków, więc można sobie wziąć i zrobić takie cieniutkie paseczki brązowe. Ja nawet sobie robię, wiesz co, jest taki, mam trik fajny, że sobie jak wałkuję, to później składam na pół i mam dwa. Widzisz, takie już. O. Sprytna jesteś. I biorę od tutaj, jakby zrobię mu taki przedziałek, czyli od środka tutaj i zobaczcie, że już jest taki, o, ten będzie miał takie długie nawet. I tu z drugiej strony i dokładamy tyle właśnie tych naszych paseczków. Więc sobie tutaj możemy chwilę powałkować. No właśnie, wałkujemy. Właśnie, my tu wałkujemy, a tam właśnie pewnie się te podpomyki już robią jakoś. No coś właśnie. Było czuć w ogóle. No właśnie, no. Coś ale to było widzisz, czuć. No. Długie te włosy. No o tutaj chyba trochę, tutaj z tej strony trochę utnę, bo tam są dłuższe, a tu będą takie. Aha. To jeszcze trochę tu. O tak, będzie wtedy równe. No to widzisz, tutaj już mamy. No i teraz całą taką główkę możemy wywałkować włosami. No i w sumie już będziemy za chwilę składać te nasze elementy. No. Pewnie tak.
No, ciekawe, co to wyjdzie. Ciekawe, jak dzieciakom idzie. No właśnie. Bo to wcale nie jest takie proste. Trudne? Może nie trudne, ale tak 3 gwiazdki napięliśmy. Ciekawe, czy dla was jest trudne? Ile gwiazdek trudności, tak? To są gwiazdki trudności? Oczywiście. Nie wiedziałam, że takie stawiasz gwiazdki trudności. Na przykład najtrudniejsze to 5 gwiazdek, a najłatwiejsze to 1. A grup był ile gwiazdkowy? Ilu gwiazdkowy? Grup, no mi się wydaje, że też 3 gwiazdki dał za to wyklejanie, wiesz? No, wiem właśnie. No. Tam jednak trzeba było troszeczkę poświęcić pracy na wyklejanie tego grobu, żeby wyglądał ładnie. Ja wiem, no my to wszystkie te nasze elementy będziemy w piątek składać. Właśnie. Więc to też jest... To już niedługo. To już niedługo. O, patrzcie, już mam prawie całą też główkę. Jak ci idzie? U ciebie też? No, jeszcze u mnie troszeczkę trzeba powałkować. No, jeszcze tutaj jeden by się chyba taki wałeczek przydał, zasłonię. Zobaczcie, takie właśnie wyglądają, jak takie te włosy prawdziwe. Właśnie. I teraz, jeżeli mamy właśnie, możemy sobie, czy to nożykiem, czy właśnie pilniczkiem, narysować też takie tutaj, o zobaczcie, takie kreseczki, że to są właśnie też na tej brodzie, czy na wąsach właśnie, o. Jeszcze fajniej to wygląda właśnie. Tak. A, widzisz, sprytnie to robisz. Więc, albo możemy to zrobić włosków właśnie pilniczkiem, albo takim małym nożykiem i na brwiach też można, to wtedy jest taki... bardziej żywy wygląda właśnie. No i za niedługo będziemy mogli to zaraz połączyć. Jeszcze musimy dorobić troszkę włosków u mnie, ale już też jest końcóweczka. Jeszcze myślę, że mały dołeczek, zobacz. No właśnie, super. No, zaraz będziemy mogli też połączyć. Zobaczmy tutaj. Zobacz. Teraz tu będzie połączenie. Więc... O, ale fajny taki ci wyszedł też, powiem. No, troszeczkę te włoski się skręciły, ale to nic nie szkodzi. Możemy je tutaj... Można się wtedy pobawić nawet fryzjera i uciąć. Można się pobawić, przystrzyc. Super, dobra. A teraz co? No musimy porobić sobie te jeszcze... A, to właśnie tak. Tak, no. No, ciekawe. Takie nacięcia, żeby właśnie było tak, tak też ciekawiej właśnie to wygląda, widzisz? Że ta broda jest właśnie taka. Tak, wąsy, brwi, nosy. Że ta broda to nie jest rogal, tylko broda. O, prawda? Zobaczcie teraz, jak prawdziwa broda wygląda taka. No. No i teraz to już jest, ale fajny ci wyszedł. Wow. No, ciekawe. Super, to teraz musimy tak zrobić, żeby połączyć te dwa elementy ze sobą i staramy się wbić właśnie tą naszą wykałaczkę do tego, a jak nie, to za chwilę będziemy mogli, zobaczcie, tak, żeby to połączyć. No, to jest też trudne. Jak to jest trudne, tak. Zmiażdżyć. O, właśnie. Słuchajcie. Połączyć. Jeżeli nam gdzieś coś wystaje czy coś, to możemy przykryć, jak tutaj, no to jeszcze kawałkiem jakiejś plastelinki białej, tak, żeby tutaj na przykład, o. Żeby to wszystko jakoś razem, bo te wykałaczki, one sprawiają, że będzie nam ten Pan Jezus stabilny. Bo tak to by nam się mógł przewracać. Zobaczcie, teraz jeżeli nam tutaj na przykład wystaje taki kawałek, to musimy wziąć na przykład nożyk czy tak i wbić. Ja sobie tutaj tak zrobiłem, zobacz. Tak, no właśnie. O. Więc już nie widać nic, stoi. Zobaczcie, już jest tak. Stoi. Zaraz będziemy przyklejać nasze rączki, nóżki. Więc teraz możemy zrobić może te rączki, bo tak bez rączek to tak wygląda, właśnie, prawda? Zróbmy, panowie, zróbmy rączki. Teraz rączki. Więc mamy te małe dwie kuleczki. Robimy właśnie też kuleczkę i tak spłaszczamy, żeby takie były właśnie nasze rączki. Przykleimy je. I co tutaj jest ważne? Możemy... Paluszki zrobić. Paluszki, tak. Można właśnie... Tak. Albo zrobić te paluszki nożykiem, albo jeżeli mamy też pilniczek, to też jest bezpieczna forma. I co jeszcze? Muszą być też wykałaczką zrobione dziury. No przecież. No właśnie. Prawda? Bo tutaj i to najlepiej właśnie tak na wylot zrobić.
Przecież on był przybity, Pan Jezus. Do krzyża. I zobaczcie, takie na wylot dziury. Teraz Ci dam też wykałaczkę. I oczywiście możemy przykleić nasze rączki, dłonie do rączek też. Jedna. I tu przyklejamy drugą. I teraz już można przykleić. Tak normalnie przyklejamy. Też te nasze całe. Całe rączki już przyklejamy. Zaraz tutaj. Prawie mi się udało. Tak. Dobrze. I teraz nasze stopy to też tak, że robimy taki wałeczek i tak spłaszczamy na końcu. I też tutaj takie małe paluszki możemy oczywiście zrobić. O. I druga też taka nóżka. I tutaj też muszą być przecież dziury po gwoździach, prawda? Oczywiście. Też właśnie musimy. O, tu mam jeszcze wykałaczkę. Tak. Więc robię też właśnie na. O, jest. I tu będzie druga. I przyklejam też tak tą stopę, żeby tak tylko delikatnie wystawała, bo nam już ten stał Pan Jezus, więc tylko tutaj, żeby tak wystawały te stopy i sobie go ustawiamy. O, i stabilny jest, stoi, poprawię mu tutaj włoski. I jeszcze możemy mu zrobić aureolę żółtą właśnie. Albo chyba, że ktoś ma złoty właśnie, plastelinkę też niektórzy mają. Właśnie, bo są przecież są też przecież złote, srebrne. Ale my tutaj mamy, wiesz co, żółty, więc ja zrobię właśnie z żółtego. Jak tam u Ciebie? A, stopki. Ja teraz robię stopki. Dobra. I zaraz zrobię rączki sobie. A, właśnie. No więc to możemy. Ja zrobię sobie taki wałeczek. Stopki też tak, tak? I delikatnie tylko. Tak. I rączki możesz tutaj od góry właśnie tak gdzieś przykleić. Spróbujemy tutaj. To ja. Aureolę można zrobić, wywałkować. Zrobić właśnie taki. Taki kształt. Mam nadzieję, że wyjdzie. I przykleimy. Fajnie. Tutaj przykleimy. Aha. Do główki. Żółty tu. Kolor powiadamy. I tu. O. Już. Ma Ci wyszła. No. Tobie też na chwilę. I zobaczcie, no, stoi. No, coś zrobimy. Pan Jezus nasz stoi, wszystko jest. Więc to jest nasz już prawie gotowy, ostatni nasz element. Jeszcze zaraz zobaczymy, jak to u Ciebie wyjdzie. No właśnie, sam jestem ciekawy, jak to u mnie. Ale to może być krótsze, widzisz, ta aureola, bo tu widzę, że masz taki duży, duży, ale to chyba... No, poczekaj, może zrobimy tak, wiesz. Ty to masz zawsze jakieś pomysły fajne, no. Zawsze lubię kombinować, wiesz. No właśnie. Oj, pokaż, jak u Ciebie wyszło. Zobaczcie. O, u mnie wyszło tak. Wow, nie no, masz super tą aurolę. Zobaczcie, to jest... Wujka Diego, to jest mój Pan Jezus. Takie, więc możecie wybrać sobie, jaką chcecie aureolę. No to co, to już chyba nasz element jest gotowy. W piątek wszystko będzie składane, więc trzeba tak przygotować. A my co? Trzeba iść do ojca Jacka. Tak, bo już pachnie. No, to pa, pa. Pa, pa. No to kochane dzieciaki, odkrywamy nasze ciasto, które odpoczywało co najmniej pół godziny. I teraz uwaga, wyciągamy sobie to nasze ciasto. To ja to ciasto sobie tutaj wyciągam, właśnie, o, ono mi się troszkę przykleiło, tylko tak sobie lekko je ułożę jeszcze. Pamiętamy, że to jest ciasto bez drożdży, więc ono nie urosło, ono po prostu tylko odpoczęło. Ono nie miało urosnąć. Ono nie miało urosnąć, gdyby urosło, to by było coś dziwnego. I teraz to ciasto dzielimy sobie na 8 w miarę równych porcji, więc najlepiej jest przekroić po prostu tak. Tak i tak. Ale sprytnie. I tak. Jest 8 równych. I jeszcze tak. I jest mniej więcej 8 równych części. Je trzeba jeszcze troszkę teraz porozdzielać, bo one się mają tendencję, żeby od razu się posklejać powrotem.
to nie musi być jakieś super równe. No tak. Tak, żeby była jasność. Bardzo ciekawa, nie? Jak nam się to przyda na Wielki Czwartek. A bo my ciągle nie zdradziliśmy tej tajemnicy jeszcze. Nie zdradzamy cały czas. Myśmy czekając, aż ciasto odpocznie sobie, porozmawiali i ojciec Jacek mi już zdradził, ale dzieciom jeszcze nie zdradzaliśmy. No właśnie. Więc jeszcze nie będę zdradzał tej tajemnicy. Nóż nie będzie potrzebny. Tutaj mamy te ciasto już przygotowane. Teraz uwaga, na nasz stół potrzeba wysypać trochę mąki. Cyk, 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 cyk. Ja poproszę ciocię Ingę, żeby mi tutaj pomogła. Tak. To ja może umyję ręce, bo nie wiedziałam, że będę aż tak bardzo pomocna. Myju, 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 myju. I teraz mogę pomóc w kuchni. To pomożesz mi kręcić takie kulki, dobra? Bardzo chętnie. Kręcimy takie kulki. Ja bardzo lubię kuleczki takie kręcić. I po prostu kłaść? Tak. Dobrze? Jedne będą troszkę większe, przyjemne. Drugie będą troszkę mniejsze, ale kręcimy takie kulki. Kul, 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 kul. O. I ostatnia moja kulka będzie najładniejsza. Ta-ra-ra-ta, kulku, kulku, kulku. Super, popatrzcie. Będziemy robić bułeczki? Nie. Prawie że. Dobrze, to już myślę, że czas, żeby powiedzieć, co my zrobimy. Te kulki troszkę trzeba je, tu można jeszcze trochę tak, o, wałek sobie obetrzeć też mąką. Je trzeba rozwałkować. O, proszę, tak mi się lekko przykleiła, ale teraz już będzie się rozwałkowywać lepiej. Więc rozwałkowujemy w jedną stronę, później w drugą stronę. Trzeba trochę powałkować, powałkować i widzicie, wychodzą takie no jakbyś chlebki. To, jakbyś to ciociu Ingo nazwała, chlebki, tak, to będą chlebki, takie bezdrożdżowe chlebki. Nie wiem, jak je w sumie, chyba by je po polsku, to będzie najlepsza nazwa maca. Maca, tak, tak, bo jest ja to taki znam, rodzaj pieczywa. Bo ja znam te rzeczy z włoskiego języka, to po włosku to się nazywa il pane adzino, albo pane arabo. Chleb arabski, albo chleb taki właśnie. To jest taka maca, czyli taki twardy, wypieczony kawałek. To aż takie twarde nie będzie, wiesz? Nie, nie, to nie będzie takie chrupiące. I takie sobie placki jakby na razie odkładamy w ten sposób. Jeśli jest trochę mąki, to one nam się nie będą kleić i w ten sposób je możemy sobie układać. Jeszcze w międzyczasie, bo chyba nie powiedzieliśmy, że ojciec Jacek zaczął rozgrzewać patelnie z tyłu, dwie nawet. Tak, tak, dwie patelnie, żeby poszło szybciej na niezbyt dużym ogniu, znaczy ten ogień potem trzeba będzie trochę większy zrobić, bo ja teraz na razie takie położyłem, żeby się trochę rozgrzały. Trzeba to rozwałkować w miarę równo, żeby było duże i okrągłe. I tak robimy i teraz już za chwilę położymy i uwaga, kładziemy te nasze chlebki prosto na patelnię, bez żadnego tłuszczu, bez niczego. Wow. No, to jakby nie smażymy ich, tylko my je na tej patelni pieczemy. Mhm. Żeby nam się ładnie upiekły. To proste rzeczywiście. Tak, jest. Ja zrobię to na razie na tych dwóch chlebkach. Mhm. Potem będzie wiadomo, że resztę tutaj mami też sobie takie porobię, popiekę. A jak będę piekł, to będę tłumaczył, dlaczego one nam się mają przydać na Wielki Czwartek. O. Więc przenosimy się tam, gdzie są nasze patelnie. Do piekarni. Widzieliście, zupełnie bez niczego położyłem. Tutaj sobie troszeczkę podnoszę ogień. Wyciągnę sobie jeszcze taki sprzęt do przerzucania, gdyby był potrzebny. O. Jak widzicie, patelnia jest gorąca, ale suchutka. Nic na niej zupełnie nie ma. To ciekawe, że to się nie spali? Zupełnie, no właśnie, zaraz zobaczymy. To tak troszeczkę to się jakby musi tak. No tak, troszkę przypiec. Przypiec właśnie. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. I kochane dzieci, dlaczego robimy to w Wielki Czwartek? Bo wiadomo, że w ten Wielki Czwartek, który jest super wyjątkowym Wielkim Czwartkiem, dlatego, że jest ten koronawirus,
I pewnie wielu, wielu z Was nie przyjdzie do kościoła w Wielki Czwartek, tylko będziecie uczestniczyć we mszy świętej transmitowanej, czy to z naszego kościoła, czy z innego kościoła. Więc jeśli będziecie uczestniczyć jutro we mszy świętej wielkoczwartkowej, to specjalna msza święta od nas z kościoła dla dzieci będzie na kanale Mocni w Duchu Dzieciom o godzinie 17. 17, tak? Tak. A od za 15 oczywiście przygotowanie nasze wspólne. I słuchajcie, w czasie tej mszy świętej Wielki Czwartek bardzo szczególnie wspomina się to, że Pan Jezus wziął chleb, połamał, rozdawał swoim uczniom i powiedział: bierzcie, jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje. Potem zrobił coś podobnego z winem w czasie tej uroczystej kolacji, która była ostatnią wieczerzą. I tak sobie z ojcem Remim, naszym proboszczem, tutaj gadaliśmy, rozmawialiśmy, jak to zrobić, żebyście w domach, skoro nie możecie przyjść do kościoła, żebyście w domach mogli lepiej, głębiej przeżyć tę liturgię. Tak, dotknąć. Dotknąć, tak. To wpadliśmy na taki pomysł właśnie, że upieczemy takie chlebki. To są tego typu chleb, Pan Jezus brał w swoje ręce. Właśnie w takim stylu, że tak powiem, ten chleb był. Trochę jeszcze inny, trochę z innej mąki, ale taki chleb. Najbliższy, że tak powiem, do oryginału. I chcielibyśmy, żebyście w czasie liturgii te chlebki, które już będą wypieczone, te mace takie, położyli sobie blisko komputera czy telewizora, tego miejsca, w którym będziecie uczestniczyć, i zaraz po zakończonej liturgii, kiedy już będzie koniec, żebyście sobie poprosili tatę czy mamę, żeby te chleby też na chwilę wziął w ręce, żeby te chleby rozdzielił, one tak się będą jakby rozdzierać, i żeby każdemu domownikowi dać kawałek i żeby sobie kawałek takiego chleba zjadł. Oczywiście nie będzie to komunia święta. Komunia święta w kościele, ksiądz wyciąga nad chleby ręce, wypowiada modlitwę, wtedy staje się ciałem Pana Jezusa. Ale robimy taki obrzęd w naszych domach po to, żeby trochę bliżej jeszcze być tego wydarzenia, tej mszy świętej, na której byliśmy. Robimy coś podobnego. To, co zrobił Pan Jezus, to zrobimy w naszych domach. No właśnie po to, żeby bardziej jeszcze wejść, bardziej uczestniczyć w tych wydarzeniach, które będziemy chleba celebrować. No właśnie, nie będzie pachniało. Ja teraz popatrzę, co tam się dzieje w tym naszym chlebie pod... Mogę drugą dać łopatkę? Pod spodem, możesz. Jeszcze za mało, jeszcze za krótko. I teraz jak widzicie, tutaj się robią takie, nie wiem jakby to nazwać, takiego rodzaju bąble. To jest bardzo dobrze, jeśli one powstają. To tak ma być. Nawet może tak zupełnie urosnąć nasz chlebek. Maca właśnie ma takie bąble. W taki balonik jakby może nawet całość urosnąć. Jeszcze trochę czekamy. I pamiętamy, że robimy to na suchej patelni. To jest nieraz taka pokusa, żeby tam musi przecież być jakiś tłuszcz, żeby to się można było usmażyć. Właśnie nie. Tutaj odrobina mąki, która spada z tego naszego chleba, zupełnie wystarczy, żeby te chlebki się dobrze upiekły. Nawet teraz widać takim troszeczkę dymu i to jest właśnie dobrze. Tak powinno być. Tak, to jest właśnie dobrze. Kochane dzieciaki, ja Wam powiem jeszcze, bo ojciec Jacek skromnie chyba tego nie powie, że Wielki Czwartek to jest modlitwa za kapłanów, szczególna. Więc jak będziecie już piekli te chlebki, to pamiętajcie o kapłanach. Można nawet króciutko westchnąć. Jedno zdrowaś Mario, za ojca Jacka, za ojca Remiego, za waszych księży, z waszych parafii. Naprawdę to jest dzień, w którym pamiętamy o kapłanach. O, tak, przypala właśnie. Takie to ma być, takie troszkę musi być, takie lekko zabrązowione. O, i teraz tutaj ten drugi. Moja babcia takie na piecu robiła. No właśnie to, co... I tam, prawda, nie lała żadnego tłuszczu na piec, prawda? Żadnego masła się nic nie kładło. To się właśnie na samej mące robiło. Podpłomyk, Nadia nam podpowiada. A rzeczywiście, polska nazwa to są podpłomyki, no. Podpłomyki. I jeszcze na drugiej stronie też chwilkę czekamy. Ja może w międzyczasie rozwałkuję jeszcze dwa inne takie, co? Chlebki, także wracamy na chwilę. Kochani, po chwili takiego przypiekania tych naszych podpłomyków po drugiej stronie, widać, że one nam się tutaj elegancko nawet tak trochę, że tak powiem, tam jeszcze może na chwilkę ten położę, jeszcze mogę na chwilę docisnąć, tutaj czuć trochę zapach takiego przypalonej mąki, ale to naprawdę nie szkodzi. I między tymi kolejnymi podpłomykami, gdyby się okazało, że rzeczywiście tej mąki za dużo spalonej się robi, to poproście rodziców, żeby to robili. Trzeba zdjąć taką patelnię i ręcznikiem papierowym po prostu zetrzeć tą mąkę. Jak wystygnie. Nie, właśnie tak? Nie wystygnie. Gorąco, no, tak, rodzice? Trzeba tylko tutaj ręcznikiem papierowym tą mąkę to zetrzeć. To tylko rodzice. Tylko rodzice niech to robią i można wtedy spokojnie można wtedy te nasze chlebki podpiekać. Ja je teraz zdejmę tutaj będzie pyszne. Na ten tu wyłączę, żeby już nam się tu dłużej nie
nie smażyło. O, zobaczcie, tu widać też, jak się elegancko nam przypiekły. I już są nasze podpłomyki gotowe. I możecie takich podpłomyków mieć trochę więcej, przygotować sobie na jakimś ładnym talerzu, właśnie żeby były podczas liturgii obok. Jak skończycie oglądać, uczestniczyć w liturgii w taki sposób, możecie się tymi chlebkami podzielić. W domu, tymi podpłomykami podzielić. Żeby naśladować Pana Jezusa. Zawsze mając świadomość, że to nie jest to samo, co msza święta, nie jest Eucharystia, ale żeby podejść do Eucharystii bliżej i głębiej ją przeżyć w naszych domach. To co, to teraz byśmy się pomodlili. Myślę, że bardzo dobrze tutaj ciocia Inga, rzeczywiście, no mi tak trochę, sam jestem księdzem, to trochę ci wypada, ale ja też przecież znam dużo księży, którym jestem bardzo wdzięczny. Dziękuję Panu Bogu za mojego spowiednika, który regularnie mnie spowiada. Dziękuję za tych, którzy też nieregularnie mnie spowiadają, bo czasami chodzę. Dziękuję też za tych, za księdza biskupa jednego, drugiego, trzeciego, za moich przełożonych, którzy są też kapłanami i zawsze też mnie wysyłają na różne misje, różne zadania. Więc ja też mam w sercu dużo, dużo księży, za których jestem Panu Bogu wdzięczny i za których też chcę się w ten dzień taki przed Wielkim Czwartkiem, jak pamiętam, o kapłanach pomodlić. Więc zacznijmy tę modlitwę. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zaczniemy od tego, że pomyślmy teraz, drogie dzieci, o jakimś księdzu, za którego chcemy Panu Bogu podziękować. Oczywiście będzie mi bardzo miło, jak to będę ja, ale może też ktoś od Was z parafii, albo z rodziny, albo jakiś ksiądz, który jest zaprzyjaźniony z rodziną. Pomyślcie, za kogo chcecie, za którego księdza chcecie Panu Bogu podziękować. Więc za tych księży dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci też, Panie Jezu, za wszystkich księży, którzy udzielali nam sakramentów. Chrztu, Komunii Świętej, spowiedzi, bierzmowania. Dziękujemy za tych, którzy udzielili ślubu rodzicom naszym. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. Panie Jezu, chcemy też się modlić za księży. Ja bym najpierw zaczął od tych księży, którzy zmarli w tym roku albo zmarli jakoś w ostatnich kilku latach. Bardzo Ci dziękujemy za ojca Kazimierza, który tutaj z nami pracował w tym roku, w listopadzie zmarł. Prosimy Cię, żebyś go przyjął zupełnie, całkowicie do swojej wiecznej chwały i za wszystkich innych zmarłych księży. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię za wszystkich księży, którzy potrzebują dzisiaj naszej modlitwy, bo chorują albo mają jakieś inne trudne doświadczenia. Prosimy Cię, Panie Jezu. Prosimy Cię, Panie Jezu. Prosimy też Ciebie, Panie Jezu, za takich księży, którzy potrzebują takiego odnowienia zupełnie, bo coś się takiego stało, że trochę w jakąś rutynę wpadli, że jakby wszystkie takie rzeczy ciągle te same, to prosimy Cię, żebyś dał im taką łaskę, żeby tak właśnie, żeby się tak otworzyli na nowo i ucieszyli tym, że Ty jesteś dobrym Bogiem i chcesz się nami, księżmi, posługiwać, żebyśmy Ciebie nieśli innym. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. I prosimy Cię oczywiście za ojca Jacka, za ojca Remiego, za wszystkich ojców jezuitów tutaj i za wszystkich księży z Waszych parafii. Prosimy Cię, Panie Jezu. Prosimy Cię, Panie Jezu. Pomódlmy się teraz przez wstawiennictwo Matki Bożej, która też dla nas księży jest szczególną opiekunką. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi i strzeże Wszechmogący Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen.